Halo, halo, witam serdecznie. Rozpoczniemy sobie dzisiaj zupełnie nową serię, a to wszystko z gry Crow Country. Mówiąc w skrócie, jest to survival horror wzorujący się na klasykach z lat 90., jak na przykład pierwsze odsłony z serii Resident Evil oraz Silent Hill. W tytule znajdziemy również bardzo interesujący styl graficzny z małą ilością poligonów, co może przypominać różne klasyki, jak na przykład oryginalny Final Fantasy VII. Z tego co widziałem, gra na Steamie ma całkiem wysokie oceny, ponad 90% od graczy, więc myślę, że z pewnością warto ją jednak sprawdzić. Niestety gra nie zawiera polskiej wersji językowej, więc postaram się to jakkolwiek tłumaczyć. Dobra, więc to było w sumie na tyle z najważniejszych informacji, więc nie ma co więcej przedłużać i ciśniemy w nową historię. Mamy trzy poziomy trudności. Zwyczajny survival horror exploration mode, że nie ma żadnych przeciwników i z tego co wiem zupełnie nowy hard mode dla bardziej zaawansowanych graczy, ale zagramy na typowym survival. Tak jest. Cofamy się do 1990. No i od razu przechodzimy do rozgrywki, czyli proszę bardzo, możemy sterować kamerą pod R1 celowanie. Możemy również strzelać, znaczy w trakcie celowania nie możemy się poruszać, po prostu celujemy swoją bronią, możemy strzelać, przeładować, ale na stan obecny nie mamy żadnej amunicji. No jeszcze istnieje możliwość biegania i w sumie tyle. No, kamera jest zawsze na tym samym poziomie, nie mogę jej obniżać, nie ma opcji. Tędy? Egzamin. Może dałoby radę coś wykonać? Zardzewiała? Może dałoby radę to rozwalić? A, czyli mógłbym otworzyć swój samochód, żeby zyskać jakieś przedmioty. Tędy? Dobra, otwieramy. Tak, oczywiście bierzemy wszystko. Amunicja. I have enough? No nie wiem. I więcej już nie ma opcji. Mamy 8 strzałów i to niby bohaterce wystarczy? No nie wiem. A czyli teraz strzamy? Co jest? Coś, że robię? A, pod kółkiem strzelam. Dobra, to jakkolwiek zmienić. A, czyli możemy sobie zmienić sterowanie. Ta, wolę jednak strzelać pod X-em. Myślę, że to bardziej intuicyjne. Dobra, bierzemy ammo, come on. I have enough, naprawdę, bohaterce starczy 8 strzałów. No, nie jestem pewien. Idziemy na jakąś mroczną lokację, nie wiadomo w zasadzie po co. Co my tu mamy? Diagram. Jak sterować? Ha, proszę bardzo. Flashlight mamy pod kwadratem, to jest ważna sprawa. A, czyli na czerwono mamy zaznaczone niżej przedmiot, te sterowanie, jeżeli wciśniemy tryb strzelania. Natomiast na górze mamy typowe poruszanie. A na razie nie mam latarki, się okazuje. Dopiero jakoś później.
Trash Can. Rich. O, proszę bardzo. Mamy i leczenie. What's that? Jest i latarka, której szukałem, tylko czy mam jakąś ograniczoną baterię? Nie chcę kupować. No dobra, w takim razie warto szczegółowo zwiedzać świat. Patrzcie na to, magazyn. Tak, czyli pod kółkiem albo R2 mogę biegać. Tak, czyli lepiej pod R2 niby sprintować. Tak twórcy polecają. No zazwyczaj tak to wykonywałem. Dalej z kolei jakiś magazyn. Mogę ratować kamerą pod R. Także jeżeli wciśniemy R1, to bohaterka, to kamera się ustawi w tą stronę, w którą akurat patrzymy. Teraz jak to zrobię? A, dobra, czyli po prostu R1 klikamy i tam będzie bohaterka patrzy. Możemy się szybko odwrócić. Więc to było chyba na tyle, jeszcze jakiś cennik. Dosyć tanio. Dobra. Co to jest za lokacja? Crow Country? Rzeczywiście napis? Jest chyba tyle. Jakiś plac zabaw. No do tej pory fabuła jest naprawdę bardzo tajemnicza. Nie wiadomo po co tu jesteśmy. Bierzemy. Kolejny medkit. Jak często. Dobra, już leaf. Tędy. Jakaś elektryczność, ale nie mogę wejść w interakcję. No cóż. Kiedy strzelamy, moje naboje zrobią więcej obrażeń, jeżeli jestem blisko przeciwnika. Okej. To jest kuszące, żeby strzelać do przeciwników z daleka, ale wtedy więcej zużyjemy materiałów. Bardzo fajna mechanika. Czyli musimy się blisko przeciwników znajdować. It's a door. Mogę otworzyć? Prawie jak w Resident Evil, tych starych. Okej. Czyli laser do broni. Jak to jeszcze połączyć, pytanie? Dobra, do jakimś sposobem? Czy już mamy? Postarajmy się celować. Tak, rzeczywiście. Teraz już lepiej jest wszystko widoczne. Fajna sprawa. Jeszcze więcej ammo. Tak jest. Teraz bohaterka jest już chętna, żeby zabrać całe szczęście. Sink. Dlaczego jest włączone? Suszarka. Nie mogę już jej wyłączyć. Come on. Push the button. Ja chcę teraz wyłączyć leaf. Czyli będzie bez przerwy grała. Jakaś toaleta. Widać coś interesującego w trzeciej kabinie. A w tej toaleta. Nie mogę się dostać, a jest coś interesującego. Wykorzystaj itemy. Kartę? Nie, to chyba nie jest dobry pomysł. Nie działa. Dobra, ale są jakieś kości albo coś w tym stylu. Tędy z kolei. Magazyn kolejny. Magazyn z 89. Opuszczony park. Fotograf zjawisk paranormalnych Arthur Moll wysłał jakieś zdjęcie Polaroid, które zrobił w trakcie eksploracji opuszczonego parku Crow Country. Czy to może być prawdziwe? Czy jest to jakiś trik? Tutaj w magazynie Beyond nie jesteśmy przekonani. Następnym razem bardziej się postaraj, Arthur. Okej. Dobra, to jest fajne budowanie napięcia świata. Jakiegoś mutanta mieliśmy, czy... Co było? Coś blokuje. Nie mogę otworzyć. Coś tam rzeczywiście widać niżej.
To jest męska toaleta w takim razie. Maszyny oraz kosze na śmieci mogą nam zagwarantować materiały. Mogę także zebrać dodatkowe ammo ze swojego samochodu. No to fajne, napisy otrzymujemy. Tips and tricks. No to na razie jest bardziej jeszcze tutorial, można by było powiedzieć. Jeszcze pewnie będzie druga toaleta? Nie, to jest uniwersalna. Dla kobiet i mężczyzn. Co się tutaj dzieje? What is this? Jakieś zwierzę zginęło? Nie mogę już więcej się dowiedzieć. Tędy, it's a door. Zamknięte z drugiej strony. No to mamy skróty niczym właśnie w Rezydentach. Zamknięte. Brązowa dziurka na klucz. No chyba nie zadziała, niestety. Jakiś sklep z zabawkami być może, kto wie. Co my tu mamy? Ciekawe, czy mógłbym jakąś skrzynkę rozwalić. Czy jest taka opcja? No w ramach pewności mogę spróbować. I teraz strzelamy. O, rzeczywiście, dobra. Medkit, to już trzeci. A, to już jestem w miarę ustawiony. Big Crow. Szukam bossa twojego, dowódcę. Gdzie on jest? A co tu w ogóle bohaterka robi? Nie mam zielonego pojęcia. A, mamy o niej w sumie jakiekolwiek informacje. Mara Forest. W styczniu 12 1965 się urodziła. Firearm expert. Jest z policji, czyli ma 25 lat, tak? Dobra, my tu mamy już jakieś beczki wybuchowe. No entry. To z kolei srebrny. Pewnie jakiś klucz będzie wymagany. No to więcej nie zrobię. Napisy. Coś jest nie tak z wentylatorem w jakiejś lokacji wróżki. Myślimy, że coś mogło się dostać do rury i tam zginąć. Lepiej nie uruchamiaj wentylatora, a jeśli to zrobisz, to wstrzymaj oddech. Wentylator. Ma to w jakiejś charakterystycznej lokacji. Vending machine, być może będą dodatkowe materiały. Antidotum. Ciekawe, do czego się może jeszcze przydać. Zobaczmy opcje. To jeżeli otrzymam obrażenia, to mogę się uleczyć. Na górze jestem w dobrym stanie obecnie. A jeżeli bym jakąś miał trucizny na sobie, to mogę wykorzystać antidotum. No do tej pory bardziej czytelna rozgrywka, można się wszystkiego domyślić. Mogę szybko pokonać przeciwników za pomocą czerwonych beczek. Podobnie mogą być także przydatne niebieskie generatory elektryczne, które znajdują się na niektórych ścianach. Tak, wcześniej coś takiego było widoczne. Bronze keyhole. Na razie nie posiadamy. Czy dałoby radę jakimś sposobem, nie wiem, użyć nie amunicji, tylko pięści, żeby rozwalić? Chyba nie ma opcji. Tylko tak możemy. Kolejny antidotum. Nie, to jestem ustawiony, już mamy bardzo dużo. Trash can. Large medkit. No dobra, to bardzo przyjemna sprawa. Jakiś panel drewniany, który się wyróżnia. Co my tu mamy? Switch. Okej, to dziwna sprawa, co ja w ogóle uruchamiam. Jakiś mechanizm. Control panel.
Crow Walking Sequence. Zacznie chodzić. Ha, nie ma elektryczności. To może z drugiej strony. A, jeszcze by się obracała. Okej. Pewnie jakaś bateria byłaby możliwa do wsadzenia. Dopiero wtedy. No niestety. Natomiast jeżeli bym wyprowadził... No to proszę bardzo, mam jakąś ścieżkę charakterystyczną. Ta wrona mogłaby jakoś dalej polecieć w związku z tym. Mam 10 kredytów. Mogę coś usłyszeć? Chyba mnie nie stać. A, dobra, czyli to jakieś podpowiedzi chyba otrzymujemy. Muszę porozmawiać z wróżką drzewa, żeby dostać się do jakiejś lokacji tej wróżki. Dobra, a telefon działa? Niestety nie. Coś można włożyć do dziury. No, na pewno nie kartę. Tędy? Jakieś napisy? Nie, już więcej chyba nie otrzymamy. Humanoidy, przeciwnicy otrzymają więcej obrażeń, jeżeli strzelę headshota. Dałoby radę im także tą głowę jakkolwiek usunąć, rozwalić całkowicie, jasna sprawa. Więc to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o obecny korytarz. Jedyna opcja, jaką jeszcze mamy, no to przejście tędy. Fairy Tale Town. Od razu istnieje opcja, żeby strzelać. I proszę bardzo, kolejne materiały. Następny antidotum. Trzeba będzie uważać na jakąś truciznę. Soda can. Mogę to otworzyć? Zaraz, zaraz. Do czego się w ogóle przydaje materiał? Gdzie jest ten soda can niby? Nie, to po prostu jakiś śmieć, to bez sensu absolutnie. Nie, to rzeczywiście poziom trudności nie wydaje się jakiś super ciężki. Tych materiałów mamy naprawdę super wiele. Na każdym kroku. Ale zobaczymy, może potwory, które uświadczymy, będą przyjmowały jednak sporo obrażeń. To są realne drzwi. Zamknięte. I nie ma dziurki na klucz. Jeszcze mamy, tu jest jakaś dziurka. Brązki hall. No nie, tym razem nie było niestety żadnych materiałów w skrytce. No cóż, ale i tak będę wszystko dewastował. Najlepsze podejście. Co jest? Jakaś pułapka, naprawdę? Ale głupia sprawa. Ciekawe, czy ja mogę w to kilka razy wejść. Jestem w stanie okej. Dobra, to jeszcze bohaterka wytrzyma. Gigantyczny muchomor. Nie wygląda na zadowolonego. Czy to jest jakaś brama? Nie widzę opcji, żeby tego otworzyć. Tędy? Polaroid kamera. Chyba jest zepsuta. Ja nie mogę, co za zdjęcia creepy. Nawet w grafice pixel art, niesamowite. A, dobra, potrzebuję przeładowania. Mam 8 strzałów. No kurde. Bohaterko. Ktoś tu żyje? Albo nie żyje?
Nie mogę nic zobaczyć przez okno. Nie jest rzeczywista. Czuję się głupia, że nawet spróbowałam. Informacja, memo. Najszybsza droga do biura Tolmana wiedzie przez lokację wróżki, tak? Problem polega na tym, że zapomniałem, w jaki sposób przekonać wróżkę drzewa, żeby zeszła z drogi. Wydaje mi się, że potrzebuję jakiegoś kodu na panelu. A potem co? Jestem przekonany, że gdzieś musi się ten kod znajdować. Może w saloniku Kruka? Pytanie, gdzie ta lokacja jeszcze się znajduje? Co my tu mamy? Dodatkowa amunicja. Okej, to bierzemy. No i surowce na każdym kroku. Granat nawet otrzymujemy. Okej, dobra. To jestem ustawiony. Witam, bohaterze. Bohater jest ranny. Mogę jakoś jeszcze porozmawiać? No dobra, w takim razie dajemy przedmiot leczący. Pytanie, które? Medkit. Jeszcze coś więcej? Mów, ale pytanie gdzie? Do samochodu? Tak, czyli do samochodu wrócił. Będzie bezpieczny. No to wykonaliśmy dobry uczynek. Jeszcze mam jakiś napis 2106. Napisane w krwi. Może to kod. A nawet nie wiem, gdzie go wykorzystać. Dobra, co to za lokacja? Niestety się nie przesuwa. A musiałbym włożyć jakiś, nie wiem, coś metalowego, żeby jakkolwiek przesuwać. Jest zniszczone prawdopodobnie. Gazeta. Atlanta Globe, 1986. Crow Country Park. Niedługo się otworzy. To bardzo szybko zostało zamknięte. Anulujcie swoje plany weekendowe z jakimiś teściami. Weźcie swoje okulary przeciwsłoneczne, ponieważ właśnie powstaje zupełnie nowy park niedaleko Southeast of Atlanta. Zwiedzajcie zaczarowane miasto, nawiedzone wzgórza i królestwo oceanu w Crow Country, co gwarantuje cały dzień zabawy i przygody dla całej rodziny. Park jest w posiadaniu pana Edwarda Crowa, osoby, która przez całe życie mieszkała i posiadała ziemię w Atlancie. Tak, to prawda. Wygląda na to, że nazwał park swoim nazwiskiem. Niestety niewiele wiadomo o panie Crow, prócz jakichś pojedynczych raportów, że jest bardzo bogaty. W każdym razie z pewnością chcielibyśmy zobaczyć, co Crow Country
ma do zaoferowania, kiedy jej bramy zostaną otwarte tego lata. Dobra, to ciekawa sprawa. Tędy jeszcze. Kiedy popsuje się łabędź, po prostu wyjmij je. Po prostu wyjmij jajka z jego systemu jakiś kół. Jeżeli to zrobisz, to zablokujesz sygnał radiowy i zablokujesz kółko, dopóki nie uda ci się naprawić całego mechanizmu. Jasna sprawa, czy ja mógłbym się jakkolwiek dostać do Rysy Hall? Mogę dosięgnąć wody. Ale bohaterka nie chce tego jednak zrobić. No i co w związku z tym? Nie, wydaje mi się, że strzelanie nie jest odpowiednim podejściem. Tak, więcej nie zrobimy. Natomiast nie, Leaf. Tu jeszcze coś mamy. Zostało popsute. Nie wiem, jak naprawić. A, jeszcze amunicja do shotguna. No, shotguna jeszcze nie posiadam. Staw memo. A więc brakuje jajek. Wydaje mi się, że dzieci je zabierają. Całe szczęście, wydaje mi się, że można wykorzystać dowolną rzecz, jeżeli jest mniej więcej tej samej, tych samych rozmiarów oraz kształtu. To dziwne. Wydawało mi się, że jajka są magnetyczne albo coś w tym stylu, ale chyba jednak nie. Nie, na razie nie ma w ogóle opcji, żeby się dostać do tych łabędzi. A mieliśmy informacje niczym, miałbym się do nich jakoś dostać i wyjąć te jajka. Może to z jakiejś innej strony byłoby przejście. Na razie nie jestem pewien. Jeszcze dalej w korytarz. A, trzeba będzie chyba kot zaraz sprowadzić, zobaczymy. Magazyn to już było. Jeżeli zostanę zarażony, mogę wykorzystać antidotum, żeby się tego pozbyć. A, jeszcze duże medkity posiadają także antidotum, ale to chyba lepszy pomysł, żeby oddzielnie to wykorzystywać. Dobra, czyli trzeba będzie kod wykorzystać, a kod był 2106. A gdzie jest 0? Co jest? Panowie. Coś mi tu nie pasuje. Liv? O co tu chodzi? 2106. Czy to jest 0? No chyba tak. Ciężka sprawa. W takim razie zaraz, zaraz, o co może chodzić? Nie wygląda na szczęśliwego. Tak, nie starczy. Brakuje. No ale nie mogę zera kliknąć. Czy jakiś klawisz jeszcze potrzebuje do wciśnięcia? Nie. O co może chodzić? Coś jest w drzewie. Jakaś statua kobiety. Ale patrzy w inną stronę. To jest ta wróżka cała, tak? Kurde, ale o co chodzi z kodem? Na razie nie mam żadnego pojęcia. A, tu już sprawdzałem. Notatka. 3Lady 3184. Okej, czyli to jeszcze inny kod. To jest wróżka, to jest jakaś wiedźma. Chyba ją pamięta. Trzeba było powiedzieć jakąś frazę. Porozmawiaj. A to ja już nie mam pojęcia. Muszę to jakkolwiek poprzestawiać.
Nie, dobra, to już jest... inna łamigłówka. Muszę się dowiedzieć, jaka jest kwestia do wypowiedzenia. Czy ja już to czytałem? Tak, już to czytaliśmy, okej. Przez okno też patrzyłem. Jeszcze byłaby opcja, żeby rozwalić otoczenie. Nie, nie ma. Tędy. Zamknięte z drugiej strony. O, kolejny medkit. Dobrze czytać informacje na ścianach Crow Country. W każdym safe roomie znajduje się jakieś przypomnienie ze wszystkimi, które do tej pory widziałem. Jasna sprawa. Kolejne informacje. No tak, czyli przeciwnicy otrzymają więcej obrażeń, jeżeli strzelę headshota. Taka informacja już była wcześniej. Tędy. No i po raz kolejny, że muszę być blisko. Nie, to wydaje mi się, że jeżeli pójdziemy w tą stronę, to będzie jakaś pierwsza walka, coś w tym stylu. Maszyna do papierosów? Nie można palić. Dobra, to dosyć mroczne miejsce. Okej, witam serdecznie. Mam jakieś pierwsze potwory. Jaka muzyka, jeszcze upiorna. Dobra, w takim razie nie jestem pewien, czy jest to najlepsza lokacja. Też interesująca sprawa, czy przeciwnicy mogą między różnymi tymi przejściami przychodzić. To nie jestem pewien, czy mogliby mnie gonić jakoś na dalsze tereny. No na razie nie będę się może tam udawał. Wydaje mi się, że to... chociaż mógłbym w sumie, ale zobaczymy też inne przejście. Cześć Ed, chciałbyś dobre informacje? Znalazłem dobre miejsce na naszą kopalnię złota. To Para, północna Brazylia. Tak jak chciałem, jest w tym miejscu jakaś niewykorzystywana kopalnia. Miejscowi już dawno ją porzucili. Cały czas znajduje się w niezłym stanie, więc nie powinno zająć to jakoś dużo roboty, czasu, żeby to wszystko przygotować, Marv. Kopiemy i z tym razem nic nie ma. No cóż. Dziura? A, czyli tędy się przedostał Arthur. I chyba się zranił. No, ja osobiście nie zamierzałem raczej przychodzić. Zastanawiam się, jakie wspaniałe rzeczy na nas czekają w przyszłości. Edward Crow. O, czyli... osoba posiadająca park, założyciel. Pokazuje arenę obecną. A, czyli mamy jakąś mapę. Natomiast jak jeszcze z niej korzystać? Zaraz zobaczymy. Cosmic Future Coming Summer. A, to już niedługo. Jakoś teraz. Miało być otworzone w tym roku, ale nigdy się nie stało. Dobra, co jeszcze warto było zobaczyć? Jak z mapy korzystać pod R1? Tak, czy jesteśmy Cosmic Future? A ja muszę się gdzie dostać? Toalety sprawdzałem, wszystko zablokowane. Mamy też jakieś Utility Corridor. Tak, czyli trzeba będzie przejść przez tą lokację, gdzie byli przeciwnicy. To jest jedyna opcja. A tak, wszystko już sprawdziłem, czyli szykuje się pierwszy pojedynek już niebawem. Trash can. Come on, kolejne surowce. Tak jest, mamy i granat. A to będzie idealne do tych przeciwników. To jeszcze zobaczymy. Dobra, jak się strzela. Tak. Co tu mam? Gazolin.
I kolejne informacje. Jeżeli szukasz maszynowego łańcucha, jedna osoba od łabędzi zabrała ją, żeby naprawić tego łabędzia łódkę. Powiedziałem, żeby tego nie brała, ale i tak łańcuch został zabrany. Nie można z nimi dyskutować. Ale po co ten łańcuch by się w ogóle przydawał? Czyli dalej się nie przedostaniemy, widać jakieś wrony po drugiej stronie, ale w sumie tyle. Dobra, chyba w takim razie pora na pojedynek pierwszy. Więc już raczej opcji nie widzę niestety. Wszystko jest pozamykane. Dobra, w takim razie idziemy na wojnę. No dobra, granat jest super efektywny. Jeszcze żyją, czy jak? Jak te lepiej ich? Come on. Się obawiam, że wstaną nagle. Dead. Jaka jest zarażona rana? Że się czuję, że to zabiłam. No ale nie mogę tego zostawić, nie ma innej opcji. Dobra, to już ślady są krwi całkowite, czyli... No, raczej zostały załatwione. Mutant, nie ma żadnego dobijania niczym. Dead Space, tak. No dobra, co my tu jeszcze dalej mamy? Wooden Crate. Jakaś jeszcze informacja? No to prosto z Brazylii, ta para tak zwana. I mamy też zawartość z próbkami. Co to w ogóle jest? A, skały? Też z jakimś metalem. Może to złoto? Jakiś dowódca od spraw ognia był tutaj tego ranka. Powiedziała, że należy sprawić jakieś pokoje w sprawie inspekcji. No i mamy listę pokojów. Niektóre jakoś w podziemiach. Powiedziała także, że potrzebujemy wymiany drzwi w Ocean Kingdom Storeroom. No dobra. Nawet nie wiem, które to jeszcze pokoje, mówiąc szczerze. Mogę zapytać, dlaczego jakaś lokacja z wykopaliskami jest tym małym, słodkim domkiem? O co dokładnie chodzi? Nie myślisz, że jakieś dziecko nie chciałoby tam zajrzeć? Przynajmniej trzymajmy to zamknięte poprzez dziurkę od klucza w puszce na maile. No tam już byliśmy wcześniej, rzeczywiście był jakiś mały domek i to by mnie doprowadziło do jakichś chyba wykopalisk? Nie wiem, coś w tym stylu. Więc jeszcze zobaczymy, ale na razie lokacja jest niestety zablokowana. I chyba udało mi się do safe rooma dostać, patrzcie na to. No, coś może będzie jakiś surowiec, niestety nic z tych rzeczy. Kolejny magazyn. A, czyli za pomocą strzałek można się szybko obracać. Zaraz, aż spróbuję. Jak ja to zrobiłem? A, czyli rzeczywiście, proszę bardzo, jakie obroty. A, może się przyda. Notebook. Kolejne informacje. Zapiski Tolmana, 1988. Poniedziałek rano, jadę do pracy. Szef dzwoni na moje radio samochodowe. Zazwyczaj tego nie robi. Coś z pewnością było nie tak. Alarm dotyczący intruza w drugiej jednostce. Szef myśli, że ktoś tam jest. Idź do pracy, sprawdź kamery bezpieczeństwa. Ktoś jest niżej. Stoi blisko basenu. Wszystkie drzwi do basenu są zamknięte. Sprawdź zapiski bezpieczeństwa.
Drzwi nie były dotknięte od 6 po południu z piątku, a alarm dopiero co został aktywowany. Idę do jakiegoś interkomu, próbuję się skomunikować, ale nie ma odpowiedzi. Ale słyszę dźwięki, które wykonuje. Coś jest nie tak. Jego ubranie nie pasuje? Coś jest naprawdę nie tak. O co w ogóle chodzi? Tajemnicza sprawa. Jakaś kabina? A, dałoby radę coś napisać? Nie mam pojęcia. Był jeszcze jakiś jeden kod, ale to z zerem. Czy nie w tym miejscu? Książka? A, to po prostu zestaw wszystkich notatek, które do tej pory chyba mieliśmy. Tak jest. Mamy nawet w górnym lewym rogu ekranu konkretne numery. No dobra, fajna sprawa. Co jeszcze? Do obrady wykonać list. No to jakiś list z sądu, Atlanta. Panie Crow, piszę do pana w związku z incydentem, który zdarzył się w parku rozrywki w lipcu 1988. Jak pan wie, 15-letnia dziewczyna o imieniu Elaine Marshall została ranna. Incydent wydarzył się w pańskim lokalu w godzinach roboczych. W związku z tym rodzina Marshallów żąda pańskiej odpowiedzialności. Pańska obecność w sądzie jest wymagana. Żądamy natychmiastowej odpowiedzi. I ktoś właśnie z sądu. Kolejny magazyn. A, czyli zestaw wszystkich podpowiedzi, które zebraliśmy. Jasna sprawa. Tędy. Staw memo. A, dobra, to jest ważna informacja, czyli co dokładnie musimy powiedzieć do wróżki. Hear me, the great fairy of fairest forest. Jest to bardzo czułe, nie można powiedzieć z akcentem. Dobra, to kolejna bardzo ważna informacja. W sumie nie wiem, czy wcześniej nie była powiedziana. Nawet nie zwróciłem uwagi. To trzeba będzie wypróbować. Bookshelf? Ma to jakieś książki, tak? Tędy? O, kolejny medkit. Tak jest, dziękuję serdecznie. No, jeszcze jakieś kolejne książki starsze sprzed 100 lat. Okej. W takim razie, czy ja widzę granat? Nie wiem, czy to jest odpowiednie miejsce, żeby tak strzelać, mówiąc szczerze, ale spróbujmy. Najwyżej z daleka. Jakby się miało coś rozwalić. Tam mamy kolejny granat. Wspaniale. Fireplace. Coś czuję. Może wszystko będzie okej. A może nie. Tak jest, mamy save'a, dobra. Dotrwaliśmy. Save complete. No i oczywiście to będzie bardzo dobre miejsce, żeby zakończyć pierwszy odcinek. Zrobiliśmy niezłe postępy. Patrząc na mapę, zobaczmy jeszcze. R1. Ta, czy jedyna opcja to pójście niżej i do tej wróżki. Trzeba będzie zagadać. I mamy też jakąś łamigłówkę z tymi łabędziami, ale do tej pory nie wiem niestety, jak ją rozwiązać. Więc przykra sprawa. A, kluczki? A, dobra. Czyli mamy jeszcze legendę. Save point. Zamknięte drzwi. Open door. Nieznane tereny. Unsolved puzzle, czyli dałoby radę jeszcze coś zrobić z łabędziami, ale do tej pory nie wiem co. Dobra, więc w tym miejscu zakończę odcinek.
Jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, sala dzwonka po kolejne. Będę starał się nagrywać jeden odcinek dziennie, ale zapewne jakiś dłuższy po niecałą godzinę. Więc polecam zostawić lajka, sala dzwonka, jeżeli interesuje was kontynuacja. No i sobie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.